Jesteśmy dzisiaj w Berlinie, a dokładnie na targach IFA 2024. Ja powolnym krokiem już zmierzam na stoisko 3MK, żeby zobaczyć, jakie nowości dla nas przygotowali. Idę do sklepu, kupuję sobie nowy telefon i chcę go zabezpieczyć. I jako przedstawiciel 3MK, co mógłbyś mi zaproponować, żeby jak najlepiej chronić swój telefon? Możliwości jest wiele. Wszystko w zależności, jakie mamy potrzeby, bo każdy z nas używa smartfona do czegoś innego. Mamy kilka nowych technologii, które prezentujemy. Ja bym dzisiaj zaproponował w sumie dwa rozwiązania, dwie nowości, które wprowadzamy. Jest to iCare Protector, czyli szkło niwelujące światło niebieskie. Jak wiemy, światło niebieskie niestety źle wpływa na nasz organizm, na nasze oczy, ponieważ jeśli za dużo go przyswajamy, chociażby mamy problemy ze snem. Jak badania pokazują, około 6 dni w miesiącu używamy smartfona. Stąd bardzo dużo tego światła przyswajamy. Czym później używamy smartfona, tym trudniej jest nam zasnąć. Dlatego iCare Protector dzisiaj to jest moja propozycja, sam go używam i to jest rozwiązanie pierwsze. Natomiast drugie, które bym dzisiaj rekomendował, Rainbow Privacy, czyli szkło prywatyzujące. Tu jest wersja two-way, czyli pod dwiema stronami absolutnie chroni przed tym, żeby osoby postronne nie zajrzały nam do smartfona. Właśnie w ten sposób bardzo fajnie nadaje koloru smartfonowi, a przy czym spełnia swoją rolę jako właśnie szkło prywatyzujące. Folia kojarzy mi się z tym, że ona jest uniwersalna. Właściwie jakiego telefonu bym nie miał, mogę sobie taką folię założyć, prawda? Natomiast jeśli chodzi o szkła, to wycelujecie w jakieś konkretne modele telefonów, czy w bardzo szeroką gamę urządzeń? Wszystko w zależności od oczywiście półki cenowej, w przypadku szkieł, które są troszeczkę droższe, absolutnie są na wyższe modele smartfonów. To, co mnie zainteresowało też na waszym stoisku, to miejsce, które wygląda nieco inaczej od całej reszty. Jest to seria Eco. Czy mógłbyś nieco więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście. Jedna z kluczowych prezentacji nowej linii Eco produktów. Już w tym roku wprowadziliśmy folię Eco Regreen. To był początek właśnie tej linii Eco. Dzisiaj dokładamy Clear Case'a Eco i Hard Glass'a Max'a Eco. Są to produkty z recyklingu. Oprócz tego, że opakowanie jest ekologiczne, również mamy certyfikat GRS, który weryfikuje cały łańcuch dostaw, aby finalny produkt, ten Eco, był produktem Eco, a nie tylko szumnym nazewnictwem, że jest ekologiczny. My jako organizacja wprowadzamy produkty, kiedy jesteśmy pewni, że one są certyfikowane, że one spełniają te oczekiwania i założenia, które mamy. Jeśli chodzi o 3MK, to nie tylko folia, nie tylko szybki, nie tylko case'y, a chociaż o case'ach jeszcze zaraz powiemy, ale też różne inne akcesoria do smartfonów. Pokazywałem dzisiaj technologię w szkłach, pokazywałem linię Eco, natomiast też dodajemy nowości w akcesoriach, chociażby Pastelapa, to jest powerbank, który mamy w 4 kolorach, z dwoma ważnymi elementami, jakimi są kable w zestawie, ponieważ mamy kabel USB-C, gdyby w przypadku iPhone'ów, które mają już USB-C, ale jeśli ktoś ma dwa iPhony, przy czym jeden na Lightning, drugi na USB-C, w zestawie ma również kabel na Lightning. I rozumiem, że w grę wchodzi tutaj też ładowanie indukcyjne. Absolutnie tak. Oprócz możliwości naładowania na kablu, dajemy możliwość ładowania indukcyjnego. Okej, a teraz widzę, że w ręce trzymasz bardzo ciekawe rzecz, która mnie zainteresowała, dlatego że ja bardzo dużo korzystam z telefonu, niekoniecznie tylko pisząc na przykład wiadomości czy dzwoniąc, ale też jakieś gry, nie wiem, obróbka wideo, tego typu rzeczy. I bardzo często łapię się na tym, że mój telefon się grzeje. Tutaj widzę jakieś takie, że jest ten case dziurkowany, jakby to Gosia, która teraz nagrywa, powiedziała ażurowy. Ażurowy, dokładnie tak. To jest Cooling Mac Case, to jest case, który odprowadza ciepło. Dzięki niemu smartfon się nie grzeje, ponieważ ono przez te otworki wylatuje i się rozprowadza po smartfonie. Jeśli chodzi o nowości, mamy wiele na targach IFA, natomiast to, co dzisiaj bym jeszcze pokazał, to Frosty Mac Case, taki przymrożony trochę case z kolorową ramką w 4 kolorach dostępny, oczywiście z MagSafe'em, czyli który łączy się z wszystkimi akcesoriami i można indukcyjnie go ładować.